Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj akcja, musimy zmienić im uprzęże. Szwagier idzie. Na tym tasie. Hej! Hej! Chodź tu. Jak ty tu masz to? No. Jak to będziemy, panie kolego, robić? Nie wiem, czy ospy dawać? Nie. Nie wiadomo, jak to, jak my ją przykręcimy. Z tym to będzie bez problemu, ale gorzej z tamtym. Ty im szepnął te ospy. Co? Ale to gdzie mówisz, że go tutaj go przywiązę, że my? No tak wtedy, no. No to dobra, to ja idę po ten. To trzymaj go na chwilę i przyniosę wiaderko ospy i mu dam. Może być zajmie się tym i jako. Trzeba ich trochę przekupić ospą, bo już mają strasznie łańcuchy ciasno. Na szyi ich to uwiera. Co? Którego? Ze ściany. Czemu? No tak się trochę rusza, już widzę. Ja powinien. Temu dać, żeby się nie... Tak to wierasz. Dobra. Chyba, że łyżunie jedną, bo... To mu trochę sypnę. No tak, to będzie też szalał. Patrz. Spokój, żryj! Bez postronka się nie wdech. A damę wiążesz? Co? Damę wiążesz? Nie wiem właśnie. Poszło? Poszło. Tamten mu duży mu założyć łańcuch? No może jakiś mam taki... jeszcze grubszy. No to można. Bo... Tylko, że kurwa nie wiem, czy jak tam znowu się zapniemy. Wiesz o co chodzi? No, ze ścianę. No nic, idę, zobaczę. Przyniosę szybko. Trzeba, bo tak to nie. Trzeba będzie łańcuch zmienić. Kurwa, tak tego też. Takie oto jak na bizona. Coś czuję, że 800 kilo będą miały. Jeszcze nie zdarzyło się, że brakło ogniwek na łańcuchu. To nie jest wielki, ale ten jest poszedł. Taki mam. No dobra. To jest to. To jest do tego. Czy go obejmie? Przyjmiesz mu? W tył. Teraz ile nie byłem w tydzień? Nie, to widać, że poszły dziady kalwaryjskie. Nie, to jest do ściany. Ale zjebany łańcuch jest. Bo nie chce się to przesunąć. Przez kółko? Teraz się chyba przesunęło. Zablokowało mi się za ten. Za zgrzew.
troszkę większe. No. Ciutkę większe, trzeba będzie go tu jeszcze chyba... Okej, rzucę go tak. Tak. Jak go tu zabezpieczę, to będzie miał chyba luzu więcej. Od razu zabezpieczę. No, zakręć, a później będziemy co myśleć o tej ścianie. Z tym jak z tym, z tamtym najgorzej będzie. Ten właśnie widzę. Bo ten jest... Cicho, Lili. Bo ten jak je, to jest spokojny. Ach. Kurda. Teraz trzeba podkładkę znowu inną. Jadą na wycieczkę. No jest. A w tym roku czy jest? Nie no w tym. Cicho tam, Lili. Jeszcze nie pora obiadowa. Ciekawie. Dobra, na razie. Założymy tu śrubkę. Następ się. Hej! Hej ze trochę. Poczekaj chwilę, będziesz miał lepiej. Nikt ci krzywdy nie chce zrobić. No. Tam na górce ty, włóczerem napierdziel. Tak? Dobra, Tom spróbuje. Najpierw trzeba go założyć mu ten łańcuch drugi. Tak, tak. No dobra. 19 i ta śruba. Masz. Ty się zajmij, a ty to nic nie dostaniesz, bo i tak nie będziesz chciał. Czekaj, jeszcze nie, bo jeszcze raz po stronę wezmę. Dobra. Bo temu to tam. Jak się przybliży, to pociągnę. Kurwa, ten to tak czy siak w ten łańcuch za mały. Chyba. A to jest ten? To jest ten gruby. To może badać się. Nie, dobra, będzie miał tu luźne, widzisz? Patrz. Źle to wisi. No to chyba, no nie wiem, chyba nie włoży. No kurwa, nie wiem. Nie powinien. Dobra, później będziemy patrzeć. Dobra, tu mam. Kręć.
No niejaki tyfus, kurwysynie. Żeś schlał? Dzwoni mu ten łańcuch i dlatego. Dobra. A zresztą kiedyś ten... Kurde, jeszcze takich wyczynów to chyba nikt nie robił. I one mówią, i weź się z nimi dochódź. A one powiedzą, że człowiek źle traktuje zwierzę. Bo a jak takiego traktować? Kurwa, doparłby do muru i po tobie. 700 kilo jak ty, kurwa. Strugnie i co wtedy? A są tacy ludzie, co oni właśnie w ogóle nie mają pojęcia o tym, a robią właśnie no. Wymyślają cuda. Najlepiej się nie wiedzieć, o co chodzi, nie znać. A... Tak. I wymyślać cuda, nie? Na kiju. Chłopie, nowa bransoleta, no nie ze złota, ale... Kurwa przecie... Nie powinien zdjąć. Nie przyzwyczajaj się! Poczekaj. Wezmę tę ten... stronę. Dobrze. Aha. Już wziął łeb teraz do... Gili. Spokój, już, masz zrobione. Kurwa, na jakich dzięciu? Poczekaj, No. Już. Zara dostanie ta żreć. A to nie ma. Grubsza przyjemność? Ja to patrzę przeważnie tak. Nie, no dobrze jest. No tutaj jest. Nie powinien chyba. Spokój. Lili, a ty idziesz na postronek? Idziesz? Ty to jesteś z wolnego wybiegu. Gnoju zrobiła? Uciekaj. Dobra. Kuwy, syny, dziady. Związali my, no zobaczymy. Trzeba obserwować, czy nie będzie za luźny łańcuch, ale... Powinno być. No przecież chyba nie przejdzie. Nie przełoży się. Dobra. Musiałby się cofnąć. Kurwa, kule tak nie. No, także robota wykonana. Byczki chyba zadowolone, mają teraz łańcuszki jak ta lala. Luźniejsze, nie będą mi ich uwierać w szyję. Lili sobie tam je szamkę. I widzicie, a oni później nam powiedzą, że przecież trzymanie zwierząt to jest nic, to nie ma nic do roboty, nie ma nic tego. A widzicie, wystarczy, że wejdziesz za niego, on by cię doparł do muru i po tobie. Że to nie jest, i to jest, że to jest bezpieczna praca. Jaka bezpieczna praca? Osobnik, który może ważyć 700 kilo z wagą, które ja ważę 60 kilo. No to sami porównajcie, tutaj jakbyście porównali zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. W ciężarówce nic nie będzie, a samochód osobowy cały do kasacji. No ale tak to jest, jak wypowiadają się ludzie na ten temat, robią ustawy, o których w ogóle nie mają pojęcia. I człowiek dostanie 7,50 za takiego byka, 2 lata musi trzymać.
I jaki jest tego zysk? Paszę musi kupić, przysianie musi zrobić, tam jak ktoś siano kiszonki robi, no to musi też siano kiszonkę zrobić. I gdzie tu jest opłacalność? A oni chcą zrobić właśnie ten ten ubój rytualny, zlikwidować. No wiecie, ja to tam jak ja, bo ja to mam powiedzmy teraz aktualnie 3 sztuki gadziny, to co to ja jestem rolnik? Chodzi mi głównie o tych ludzi, którzy mają po 100, 200, 300, 400 sztuk bydła i to dla nich jest krzywda się dzieje. Bo ja to mogę po prostu w każdej chwili zlikwidować, już nie będę trzymał, bo się nie będzie opłacało i już tam 3 sztuki to, no to wiecie, łąki się zaora i tyle, nie? Bardziej ta hodowla bydła nie z zysku, tylko bardziej hobbystycznie, bo lubię zwierzęta, w sensie takie, no że no, krówki parzystokopytne, o. Nie robi się bardzo dlatego zysku, bo wiecie, zysk jest minimalny w dzisiejszych czasach. Wiadomo, trzeba się narobić, no jest jedynie obornik, można podrzucić pod, można sobie podrzucić pod zboża, pod ziemniaki, no to taki plus jest, no. Człowiek po prostu swojej pracy nie liczy. Takie moje podsumowanie w dzisiejszym odcinku. I co wam mogę powiedzieć? Pomachajcie widzom ogonkami. O, pomachał. Pomachaj ogonkiem. Ten nie pomacha, ten jest nerwus. Ale i tak dzisiaj bardzo dobrze się spisał, bo stał spokojnie, nie? Tak? No. Ty, a ty wariacie? Dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także trzymajcie się, pozdrawiam was. Cześć.